W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czas szybko biegnie. Kościół katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, prowadzi nas poprzez czas, poprzez rok kościelny, ku wieczności. Jeżeli dusza jest uległa działaniu łaski Bożej, wtedy każdy kolejny rok kościelny z jego świętami, niedzielami, wspomnieniami i dniami powszednimi przeżywa coraz bliżej Pana Boga. Mądra pedagogia Kościoła katolickiego, mądra pedagogia roku kościelnego, z troską prowadzenie dusz ku coraz pełniejszemu zjednoczeniu z Bogiem. Człowiek jest stworzony dla Pana Boga. Pisał święty Augustyn: wielki jesteś, Panie, i bardzo chwalebny. Wielka moc Twoja, a mądrości Twojej nie masz liczby. Chwalić Cię pragnie człowiek, mała cząstka stworzenia Twego, człowiek noszący piętno śmiertelności swojej, noszący znamię grzechu swego i świadectwo, że pysznym się sprzeciwiasz. A jednak chwalić Cię chce człowiek, mała cząstka stworzenia Twego. Ty sprawiasz, że radością jest chwalić Cię, albowiem stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. Już za tydzień niedziela Siedemdziesiątnicy, która rozpoczyna czas przedpościa. Przedpoście to czas przygotowania do Wielkiego Postu. Już nas Kościół katolicki będzie wzywał do troski najważniejszej, intensywnej, cierpliwej, wytrwałej troski o duszę, troski o zjednoczenie duszy z Bogiem, troski o odrzucenie tego, co jest przeszkodą dla zjednoczenia duszy z Bogiem, to znaczy odrzucenia błędu i grzechu, odrzucenia błędnego myślenia i grzesznego działania. Kiedy Panu Jezusowi postawiono pytanie: Nauczycielu, które jest wielkie przykazanie w zakonie? Zbawiciel odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Kto kocha, chce być z tym, kogo kocha. Kto kocha Boga, chce być z Bogiem. Pierwszym wyrazem miłości do Pana Boga jest modlitwa. Jak naucza papież święty Pius X w katechizmie, modlitwa jest wzniesieniem umysłu do Boga, aby oddać Mu cześć, aby Mu wyrazić podziękowanie i aby Go poprosić o to, czego potrzebujemy. Od modlitwy zależy nasze zbawienie. Pisał święty Alfons Maria Liguori: kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi. Trzeba więc się modlić, aby uniknąć potępienia i aby się zbawić.
osiągnąć życie wieczne z Bogiem niebo. Jeżeli dostaniemy się do nieba, tam będziemy wiecznie z Bogiem. Będziemy chwalić Pana Boga, będziemy adorować Pana Boga, będziemy cieszyć się nieskończenie Jego obecnością. Pięknie pisze apostoł narodów, oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce ludzkie nie wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują. Pośród pogmatwanych kontekstów globalistycznych i zmienionej nowej religii, krzewionej w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad 50 lat, aby się ostać, zachowując wymagania prawego rozumu i wiary katolickiej, zachowajmy to fundamentalne ukierunkowanie serca ku Bogu, ku wieczności, ku niebu. Mądry garnie się do Boga. Historia Sanctorum Magistra Vitae, historia świętych nauczycielką życia. Francja, święty kapłan, święty proboszcz z Ars, święty Jan Maria Vianney, pociągnął do Boga, do wiary katolickiej, do Kościoła katolickiego, do zbawienia niezliczoną liczbę dusz. Nie oszczędzał się w służbie kapłańskiej. Fundamentem jego kapłańskiej wierności była modlitwa, zjednoczenie z Bogiem. Wśród słów, które zostawił, znajdujemy słowo pokornego świadectwa i kapłańskiego pouczenia. Pamiętajcie, dzieci moje, skarb chrześcijanina jest w niebie, nie na ziemi. Dlatego, gdzie jest wasz skarb, tam też powinny podążać wasze myśli. Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie. Oto czym jest szczęście człowieka na ziemi. Modlitwa jest niczym innym jak zjednoczeniem z Bogiem. Jeśli ktoś ma serce czyste i zjednoczone z Bogiem, odczuwa szczęście i słodycz, które go wypełniają, doznaje światła, które nad podziw go oświeca. W tym ścisłym zjednoczeniu Bóg i dusza są jakby razem stopionymi kawałkami wosku, których już nikt nie potrafi rozdzielić. To zjednoczenie Boga z lichym stworzeniem jest czymś niezrównanym, jest szczęściem, którego nie sposób zrozumieć. Nie zasługujemy na dar modlitwy, ale dobry Bóg pozwolił, abyśmy z Nim rozmawiali. Nasza modlitwa jest najmilszym dlań kadzidłem. Dzieci moje, wasze serce jest ciasne, ale modlitwa rozszerza je i czyni zdolnym do miłowania Boga. Modlitwa jest przedsmakiem nieba, jest jakby zstąpieniem do nas rajskiego szczęścia. Zawsze przepełnia nas słodyczą, jest miodem spływającym do duszy, który sprawia, iż wszystko staje się słodkie. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg
pod wpływem słońca. Modlitwa sprawia także, iż czas mija tak szybko i tak przyjemnie, że nawet nie zauważa się jego trwania. Posłuchajcie, kiedy byłem proboszczem w Bres, zdarzyło się, iż prawie wszyscy okoliczni proboszczowie zachorowali. Pokonywałem wówczas pieszo duże odległości, modląc się stale do Boga. I zapewniam was, wcale mi się nie dłużyło. Są tacy, którzy jak ryby w falach całkowicie zatapiają się w modlitwie. Dzieje się tak dlatego, że całym sercem są oddani Bogu. W ich sercu nie ma rozdwojenia. O, jakże miłuję te szlachetne dusze. Święty Franciszek z Asyżu i święta Koleta oglądali naszego Pana i rozmawiali z Nim, podobnie jak my rozmawiamy między sobą. My natomiast ileż to razy przychodzimy do kościoła, nie wiedząc jak się zachować, ani o co prosić. Kiedy idziemy do kogoś, wiemy dobrze, po co idziemy. Co więcej, są tacy, którzy zdają się mówić do Pana, powiem kilka słów, żeby mieć już spokój. Myślę często, że gdy przychodzimy, aby pokłonić się Panu, otrzymamy wszystko, czego pragniemy, jeśli tylko poprosimy z żywą wiarą i czystym sercem. Drodzy wierni, czerpmy pełnymi garściami z tych prostych, zbawiennych nauk świętego kapłana. Nie ustawajmy w modlitwie, nie wyliczajmy czasu Panu Bogu. Jak się dobrze modlić? Naucza święty Pius X, papież w katechizmie. Na czym polega pierwszy i najlepszy warunek, aby modlitwa była skuteczna? Pierwszym i najlepszym warunkiem skuteczności modlitwy jest być w stanie łaski albo pragnąć w nim być. Jakie są inne warunki potrzebne do dobrej modlitwy? Dobra modlitwa wymaga zwłaszcza skupienia, pokory, zaufania, wytrwałości i poddania się woli Bożej. Co to znaczy modlić się w skupieniu? Modlić się w skupieniu to znaczy pamiętać, że mówimy do Boga, a więc powinniśmy się modlić z głębokim szacunkiem i pobożnością, pilnie unikając roztargnienia, a więc myśli niezwiązanych z modlitwą. Czy roztargnienie obniża wartość modlitwy? Tak, o ile doprowadzamy do niego, albo go nie unikamy. Jeżeli zaś pilnie staramy się skupić na modlitwie, wówczas roztargnienia nie obniżają jej wartości, a nawet mogą ją podnieść. Co jest potrzebne do skupionej modlitwy? Przed modlitwą trzeba usunąć wszelkie okazje do roztargnienia, a podczas modlitwy skupić się na tym, że jesteśmy w obecności Boga, który nas widzi i słyszy. Co to znaczy modlić się pokornie? To znaczy szczerze uznawać swoją niegodność, słabość i nędzę oraz zachować
odpowiednią postawę ciała. Co to znaczy modlić się z zaufaniem? To znaczy mieć mocną nadzieję bycia wysłuchanym, gdy to posłuży chwale Bożej i naszemu dobru. Co to znaczy wytrwale się modlić? To znaczy nie ustawać w modlitwie, gdy Bóg nas nie wysłuchuje od razu, ale modlić się dalej i goręcej. Co to znaczy modlić się w poddaniu się woli Bożej? To znaczy poddać swą wolę woli Bożej, nawet gdy nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, gdyż Bóg wie lepiej niż my, co jest nam potrzebne do zbawienia. Czy Bóg zawsze wysłuchuje dobre modlitwy? Tak, Bóg zawsze wysłuchuje dobre modlitwy, ale nie zawsze tak, jak my chcemy, ale raczej z największą korzyścią dla naszego zbawienia. Jakie skutki sprawia w nas modlitwa? Modlitwa uczy nas poznać naszą zależność od Boga, najwyższego Pana. Uczy nas myśleć o niebie, pomaga nam w cnotliwym życiu, wyprasza nam miłosierdzie Boże, uzbraja przeciwko pokusom, umacnia w doświadczeniach, wspomaga nas w naszych potrzebach i wyjednuje nam łaskę ostatecznego wytrwania. Kiedy powinniśmy się przede wszystkim modlić? Przede wszystkim powinniśmy się modlić w niebezpieczeństwie, w razie pokusy i w godzinę śmierci. Powinniśmy ponadto często się modlić, a zalecana jest modlitwa rano i wieczorem oraz przed podjęciem najważniejszych czynności. Za kogo powinniśmy się modlić? Powinniśmy się modlić za wszystkich. Po pierwsze za siebie, a następnie za naszych bliskich, przełożonych, dobroczyńców, przyjaciół i wrogów, o nawrócenie biednych grzeszników, za znajdujących się poza prawdziwym Kościołem oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. Drodzy wierni, nie ustawajmy w modlitwie, nie wyliczajmy Panu Bogu czasu. Możemy zauważyć, że dusza, która już podjęła decyzję dojrzałą, związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, mszą świętą w rycie rzymskim, o ile nie stawia oporu łasce Bożej, w miarę upływu czasu staje się coraz bardziej skłonna do poświęcania większej ilości czasu Panu Bogu. Zaczyna smakować w modlitwie. A jeśli zakręci się wokół nas diabeł i będzie nas kusił pośpiechem, niecierpliwością, ucieczką, wielką niechęcią do modlitwy? Wielką niechęcią? Stańmy wówczas na wysokości zadania. Diabła się nie słucha. Te pokusy oddalajmy. Do modlitwy się przymuszajmy. I ofiarujmy Panu Bogu dar modlitwy wiernej, codziennej,
kompletnej, nie opuszczając nawet jednego, zdrowaś Maryjo. Sięgnijmy jeszcze do historii. Wiek XVI. Papież Święty Pius V zostawił Kościołowi bulle quo primum tempore, dając Kościołowi po wsze czasy nieoceniony dar odwiecznej ofiary mszy świętej w rycie rzymskim. Papież Święty Pius V zostawił Kościołowi encyklikę Consueverunt Romani Pontifices, nawołując do odmawiania różańca. Pisał w niej między innymi: idąc śladami naszych poprzedników, wierząc w natchnienie Ducha Świętego, przywołujemy postać błogosławionego Dominika, założyciela zakonu kaznodziejskiego, dominikanów, który żył w podobnych czasach do naszych. Do tegoż zakonu także i my należeliśmy i w nim złożyliśmy nasze śluby wierności stosownie do postanowień reguły. Wspomnijmy, jak herezja Albigensów, srożąca się w większej części Francji i Italii, całkowicie oślepiła rzesze ludzkie. Także wściekle rzucano się na kapłanów Boga i zakonników. Błogosławiony Dominik, wznosząc oczy ku niebu, zwrócił się ku słodkiej górze, którą jest chwalebna Dziewica Maryja, Matka Boga. To ona z owocem swego łona zdeptała głowę kłamliwego węża, niszcząc wszelkie herezje i ratując świat przed wiecznym potępieniem z powodu winy naszych pierwszych rodziców. W tych niespokojnych czasach błogosławiony Dominik ułożył modlitwę bardzo prostą, pobożną i przystępną dla wszystkich, nazwaną różańcem lub psalterzem błogosławionej Maryi Panny. Polega ona na oddawaniu czci błogosławionej dziewicy, powtarzając 150 razy pozdrowienie anielskie, stosownnie do liczby psalmów Dawida, wstawiając co 10 pozdrowień anielskich jedno Ojcze Nasz oraz rozmyślania, które nawiązują do całego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ułożywszy ją, błogosławiony Dominik zaczął sławić w całym Kościele katolickim ten sposób modlitwy, a poprzez swoich synów duchowych, braci zakonu, rozpowszechnił. Różaniec został przyjęty przez wielu, a wierni, którzy go odmawiali pobożnie, zapaleni wewnętrznie tymi rozmyślaniami, stali się innymi ludźmi. Ciemności herezji ustąpiły i światło wiary katolickiej zabłysło ponownie. Bracia zakonu z polecenia prawowitych przełożonych wszędzie zakładali stowarzyszenia różańcowe, do których wstąpili liczni wierni. Wspominając kilkadziesiąt lat temu swoją kapłańską przysięgę, tak mówił o świętym Piusie V ksiądz Gomar de Pauw, jeden z niezłomnych obrońców tradycyjnej mszy świętej.
W dniu poprzedzającym święcenia kapłańskie otrzymałem tę oto księgę, której łaciński tytuł brzmi Missale Romanum, mszał rzymski, rzymska księga mszalna. I jak było w przypadku każdego wyświęconego przed reformacją II Soboru Watykańskiego, każdego papieża, wszystkich kardynałów, wszystkich biskupów i większości współczesnych kapłanów, jak było w przypadku każdego z nich, biskup kazał mi położyć lewą dłoń na tej księdze, podnieść prawą rękę i złożyć tę uroczystą przysięgę dobrowolnie i bez zastrzeżeń. Przyjmuję w całości apostolskie i kościelne tradycje jednego świętego katolickiego i apostolskiego kościoła rzymskiego. Obiecuję, przyrzekam i uroczyście przysięgam, że będę zachowywał i przestrzegał tych tradycji nienaruszenie aż do ostatniego tchu mego życia. Najważniejszą i najświętszą z tych tradycji jest ofiara mszy świętej, mszy naszych przodków, tradycyjnej mszy łacińskiej, niekiedy nazywanej mszą trydencką papieża Piusa V. Ponieważ to na prośbę ojców soborowych, którzy obradowali w latach 1545-1563 we włoskim mieście Trydent, to na prośbę ojców Soboru Trydenckiego papież Pius V dał nam tradycyjną mszę łacińską, jak zwykliśmy ją nazywać i którą pokochaliśmy. Nie, papież Pius V nie wprowadził nowej mszy i nie nazwał jej swoim imieniem. Gdyby w najmniejszym nawet stopniu spróbował to uczynić, żaden z jego następców na tronie Piotrowym nie ważyłby się go kanonizować i uznać oficjalnie za świętego naszego Kościoła. A tego właśnie dokonał papież Klemens XI w 1712 roku, kiedy papież Pius V został ogłoszony świętym Piusem V. Przeszedł on do historii jako papież prawdziwej mszy świętej oraz jako papież różańca. Msza i różaniec, prawdziwa msza i różaniec. Cóż za potężne zestawienie. Drodzy wierni, to samo zestawienie, Najświętszy Sakrament i Matka Boża, msza święta i różaniec, widzimy później w XIX wieku. W rozszarpywanym przez masonerię na terenie dzisiejszych Włoch kościele. To zestawienie widzimy w wizji świętego Jana Bosko, przedstawiającej walkę Kościoła katolickiego z wrogami i zwycięstwo. Pokój nastąpił, kiedy okręt Kościoła zakotwiczył się bezpiecznie między dwoma kolumnami. Jedną, na której znajdowała się konsekrowana hostia, Najświętszy Sakrament, z napisem Salus Credentium, zbawienie wierzących.
drugą, na której znajdowała się postać Matki Bożej z napisem Auxilium Christianorum, wspomożenie chrześcijan, wspomożenie wiernych. Dwie kolumny bezpieczne, zbawienne, ocalające. I dzisiaj powstają miejsca, w których codziennie odprawiana jest msza święta w rycie rzymskim i gdzie codziennie wspólnie odmawiany jest różaniec. Do tych miejsc należy i ta skromna kaplica, w której codziennie odprawiana jest msza święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie odmawiany jest różaniec. W ten sposób mamy realny wpływ na powstrzymanie zuchwale panoszącej się w świecie i w oficjalnych strukturach kościelnych prowadzącej do piekła rewolucji. W ten sposób mamy realny wpływ na losy świata, na losy dusz. W ten sposób mamy realny wpływ na przywracanie w aktualnych czasach zamętu powszechnego katolickiego porządku, katolickiej ortodoksji w zakresie kultu, doktryny i moralności. Drodzy wierni, gromadźmy się częściej w miejscach, gdzie codziennie odprawiana jest msza święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie odmawiany jest różaniec. I twórzmy także w Polsce i za granicą nowe miejsca, w których codziennie będzie odprawiana msza święta w rycie rzymskim i codziennie wspólnie będzie odmawiany różaniec. I przybywajmy na modlitwę. Jeśli obowiązki stanu i okoliczności nam pozwalają, codziennie. Doba ma 24 godziny. Nie żałujmy czasu Panu Bogu. Bądźmy wielkoduszni, bądźmy ludźmi modlitwy, w modlitwie wytrwali. Nie wyliczajmy czasu Panu Bogu. Święty Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, nawoływał: dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga, gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza. A święty Ignacy z Loyoli w regułach o trzymaniu z Kościołem zaleca między innymi pochwalać częste słuchanie mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w Kościele i poza nim. Zapewnieni słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie ustawajmy w modlitwie. Mówi Zbawiciel, a Bóg czy nie uczyni sprawiedliwości wybranym swoim, wołającym do Niego we dnie i w nocy i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam,
że rychło im sprawiedliwość uczyni. Wszelako Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, sądzisz, że znajdzie wiarę na ziemi? Niebo nie jest skąpe. Z różańcem w ręku codziennie wypełnijmy polecenie Pańskie. Proście, a będzie wam dane. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.